Ale ja Henryka 24, budynek dziś kojarzący się z dobrą kawą, a kiedyś dom rodzinny znanej chrzanowianki. Tą chrzanowianką była Janina Wojnarowska. Budynek, który mamy za mną, nazywany był Białym Dworkiem swego czasu i właśnie należał do rodziny Wojnarowskich, do Kazimierza i Marii Wojnarowskich i ich córki Janiny Wojnarowskich. Mieszkali tutaj przez całe życie, oni go wybudowali? Nie wiemy, czy wybudowali, na pewno sprowadzili się do tego dworku w latach 20. XX wieku i wtedy dali się poznać ogólnie chrzanowianom dzięki spacerom po Alei Henryka, w ogóle po całym Chrzanowie, gdzie właśnie małżeństwo, bardzo elegancko ubrane, prowadziło swoją córeczkę Janinę Wojnarowską. Kim byli z zawodu rodzice Janiny? Kazimierz Wojnarowski, Kazimierz Witold Wojnarowski, herb Strzemie, był doktorem nauk medycznych. Tytuł doktora uzyskał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1895. Prawdopodobnie w tym czasie sprowadził się do Chrzanowa, ponieważ już dwa lata później, w roku 1897, jest jednym z członków założycieli Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Warto powiedzieć, że Kazimierz Wojnarowski nie pochodził z Chrzanowa, urodził się w Stryju w roku 1869. Tam jego ojciec był urzędnikiem magistratu, sam Kazimierz uczęszczał tam do gimnazjum. W latach 90. sprowadza się do Chrzanowa. Prowadził tutaj praktykę lekarską. Tak, prowadził praktykę lekarską, prowadził prywatny gabinet, ale pracował również w ubezpieczalni w Chrzanowie, gdzie osiągnął stanowiska lekarza naczelnego. Czy ten dom, w którym mieszkali, od początku wyglądał mniej więcej tak jak dziś, tak właśnie dworkowo? Tak, zdjęcia, które mamy, pocztówki właściwie, które mamy z dwudziestolecia międzywojennego, pokazują nam prawie że pustą aleję, ale ten dom tak wyglądał. Dom był domem otwartym. Tu skupiało się życie śmietanki towarzyskiej Chrzanowa. Sami Wojnarowcy przyjaźnili się z rodziną Smoleniów, która wybudowała przecież swoją kamienicę obok. Dziewczynki smoleniówne przyjaźniły się z Janiną Wojnarowską. Tutaj też bywał ksiądz Krzeptowski, także cały dworek generalnie tętnił życiem. Wybuch II wojny światowej doprowadził do tego, że Janina Wojnarowska musiała bardzo szybko dorosnąć. Do tego momentu była otoczona ogromną opieką. Powiem tylko tyle, że pierwsze dwa lata nauki w szkole podstawowej realizowała w domu ze względu na duże problemy zdrowotne. Od trzeciej klasy uczęszczała do pobliskiej szkoły podstawowej numer 3. Ale zawsze była odprowadzana albo przez rodziców, albo przez adiutanta, który nosił jej teczkę. Nigdy nie wracała do domu sama. Podobnie było również w gimnazjum, ponieważ uczęszczała do prywatnego gimnazjum żeńskiego imienia Michaliny Mościckiej przy ulicy Piłsudskiego. Tam też mamy takie relacje koleżanek, że po zajęciach odbierali ją właśnie rodzice, odprowadzali. Warto wspomnieć, że Janina Wojnarowska była dzieckiem adoptowanym. Urodziła się w Piwnicznej w 1923 roku. Kiedy Wojnarowcy ją jednak adoptowali, skąd tak naprawdę, to nie wiemy. Nie wiemy też, jak się nazywali prawdziwi rodzice Janki. Jest tylko informacja, że którą przekazała swojej przyjaciółce dzień przed swoją śmiercią, że znalazła grób matki biologicznej w Istebnej, ale nic więcej nie zdążyła przekazać. No właśnie następnego dnia, czyli 24 listopada 1979 roku, zginęła w wypadku samochodowym. Ale wracając do Janki i do czasów właśnie II wojny światowej. Chowana pod kloszem, wychowywana pod kloszem, zaopiekowana, no, zderza się z rzeczywistością właśnie 1 września 1939 roku. Zamiast rozpocząć wtedy naukę w czwartej klasie gimnazjum, musi ją przerwać, musi poświęcić się zajęciom domowym, matka bardzo choruje, ale Janka dalej się kształci na tajnych kompletach, które są realizowane właśnie w tym domu. One miały się odbywać zajęcia w różnych punktach miasta. Janka uprosiła, żeby ze względu na chorobę matki te spotkania mogły odbywać się w Białym Dworku. I tutaj faktycznie one miały miejsce. No właśnie wspomniane smoleniówny również w tych zajęciach uczestniczyły. Także Janka musi nagle dorosnąć, musi się zająć domem. Kolejny cios na nią spada już po zakończeniu właściwie wojny, po wyzwoleniu Chrzanowa, ponieważ 21 maja 1945 roku umiera jej ojciec Kazimierz Wojnarowski. Janka wtedy rozpoczyna pracę jako higienistka w zakładzie, dzisiejszym zakładzie lecznictwa ambulatoryjnego, czyli w tej ubezpieczalni, w której jej ojciec też wcześniej pracował. Najpierw jako higienistka, później kończy naukę
i zostaje pielęgniarką. Także wiele lat związana była z lecznicą na ulicy Sokoła. Poświęciła się właściwie pracy społecznej w całości, odrzucając nawet propozycję małżeństwa, uważając, że właśnie ona się musi poświęcić innym. Czy Janina Wojnarowska i jej rodzina przez całe życie mieszkała właśnie tutaj przy Alei Henryka 24? Nie, w czasie wojny Niemcy w pewnym momencie wysiedlili rodzinę, najpierw na ulicę Krakowską, później z powrotem, ale do innego mieszkania na Aleję Henryka. Po wojnie Janina wróciła tutaj najpierw z rodzicami, no później ojciec właśnie zmarł i mieszkała tutaj do roku 67. Powiem, że matka zmarła w międzyczasie w 1953 roku. Janina mieszkała tu do roku 1967, kiedy nie była w stanie utrzymać tego budynku, sprzedała go, kupił ten obiekt znany cukiernik chrzanowski Stanisław Kozera, uważając, że jest to doskonały punkt do utworzenia kawiarni, cukierni, no i również do zamieszkania tu z rodziną. Natomiast Janina Wojnarowska wówczas kupiła piętro domu rodziny Krawczyków przy ulicy Grunwaldzkiej 13 i tam zamieszkała. Przyjechała do niej jej kuzynka z Warszawy, tam obie zamieszkały i tam do śmierci przebywały.